13 maja wspominamy świętego Andrzeja Huberta Furneta, prezbitera. Andrzej urodził się 6 grudnia 1752 roku w wiosce Saint-Pierre-de-Mali koło Vienne we Francji, w bardzo religijnej rodzinie, z której pochodziło kilku kapłanów i sióstr zakonnych. Matka bardzo pragnęła, by był kapłanem, a on dużo robił, by nim nie być. Nudziło go wszystko, co było związane z religią. Prowadził dość beztroski i wystawny tryb życia. Przerwał studia prawnicze, szybko zrezygnował z kariery wojskowej. Po śmierci ojca opiekował się nim jeden z jego wujów, kapłan. Skłonił go do przygotowania się i przyjęcia święceń kapłańskich. Od 24 roku życia był kapłanem, jednak nie zrezygnował z wystawnego stylu życia. Przełomem okazało się dla niego spotkanie z pewnym żebrakiem. Dał mu wprawdzie bochenek chleba, ale usprawiedliwiał się, że nie może mu ofiarować pieniędzy, gdyż ich nie posiada. Wtedy żebrak, wskazując na suto zastawiony stół, zadał retoryczne pytanie. Nie masz pieniędzy? Od tego czasu Andrzej zmienił swój sposób życia. Dużo czasu poświęcił na modlitwę, pracę duszpasterską, osobiście opiekował się chorymi i ubogimi. W 1791 roku, w czasie rewolucji francuskiej, odmówił złożenia przysięgi konstytucyjnej i początkowo się ukrywał, prowadził duszpasterstwo w warunkach konspiracyjnych. Msze święte celebrował nocami, bywał aresztowany i kilkakrotnie groziła mu śmierć. Na pewien czas ukrył się w Hiszpanii. Tam dalej służył jako kapłan, odwiedzał chorych i więźniów. W 1797 roku, mimo że jeszcze nie ustały zamieszki, powrócił do Francji i nadal pracował w warunkach konspiracyjnych. Często w przebraniu chłopa szedł od wioski do wioski, od kryjówki do kryjówki, by sprawować sakramenty święte i głosić Słowo Boże. Robił wszystko, aby Bóg, którego rewolucja próbowała zabić, mógł być czczony w kościołach, aby odrodził się katolicyzm, aby kapłani bez przeszkód mogli sprawować swoją misję, a ludzie wyznawać wiarę. W 1797 roku spotkał arystokratkę Joannę Elżbietę Bichet de Guise, która, dopóki to było możliwe, w swoim zamku ukrywała kapłanów. W czasie rewolucji została pozbawiona majątku. Wraz z nią założył nowe zgromadzenie Córek Krzyża. Jego celem była opieka nad dziećmi i młodzieżą. Ksiądz Andrzej w 1801 roku wrócił do swojej parafii w Saint-Pierre-de-Mali. Ofiarnie pracował tam jako proboszcz przez 19 lat. Odwiedzał chorych, zastępował chorych kapłanów, ewangelizował miejscową ludność. Dzięki jego świadectwu wielu młodych ludzi odkryło powołanie do wyłącznej służby Bożej. W 1832 roku, wyczerpany i schorowany, zrezygnował z posługi proboszcza i przełożonego zgromadzenia. Zmarł 13 maja 1834 roku w La Pie. Choć jako młody człowiek prowadził wystawny tryb życia, na starość mówiono o nim dobry ojciec, bo wielu potrzebujących ludzi doświadczyło jego pomocy duchowej i materialnej. Papież Pius XI beatyfikował go 16 maja 1926 roku, a kanonizował 4 czerwca 1933 roku. Módlmy się. Boże, światło i pasterzu wiernych, Ty postawiłeś świętego Andrzeja na czele Twojego ludu, aby go karmił słowem i kształtował własnym przykładem. Spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowywali wiarę, której nauczał i szli drogą, którą wskazywał. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.